Cześć, z tej strony Arkadiusz, Arkadikus Woźniak, a to jest gamingowy przegląd tygodnia, w którym opowiadam wam o najważniejszych wydarzeniach w branży gier. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jakie gry wylądują na sklepowych półkach w maju. W Rocket League zagramy za darmo, przynajmniej przez jakiś czas. Remedy pracuje nad nowym tytułem. Twórcy Prey mieli pretensje do twórców Prey of the Gods. Mamy oficjalne potwierdzenie. Będzie Darksiders 3. Nie zabraknie też fragmentów rozgrywek ani zwiastunów. Zapraszam! Dzisiejszy odcinek zaczynamy od sprawdzenia w kalendarzu, w jakie gry będziemy mogli zagrać w maju. Oto lista najciekawszych premier w tym miesiącu. Zaczynamy od tego, co już miało swoją premierę, a jest to Prey, które na sklepowych półkach wylądowało 5 maja. W tej grze głównym protagonistą bądź protagonistką jest Morgan Yu. Trzeba przyznać, że zabieg zgrabny, bo imię nie narzuca nam płci postaci, można powiedzieć temat bardzo na czasie. Sama postać głównego bohatera ma być rzekomo zagadką. W grze będziemy walczyć m.in. z tyfonami, tajemniczą obcą rasą, która według naukowców miała pomóc ludzkości, ale jak to w grach bywa, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Intrygujący i przez wielu wyczekiwany tytuł. Gra dostępna jest na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz PC-ty. Do Prey zresztą jeszcze wrócimy nieco później. 9 maja będziemy mogli dobrać się do NBA Playgrounds. Gra, o której głośniej zrobiło się tak naprawdę dopiero przed samą jej premierą. Dopiero w kwietniu odbyła się prezentacja tego tytułu i wzbudził on dość duże zainteresowanie, szczególnie tych, którzy lubią odprężyć się po pracy lub tych, którzy lubią pograć ze znajomymi w coś, nie wstając z kanapy. NBA Playgrounds to, jak nazwa wskazuje, podwórkowa gra w kosza w dwuosobowych drużynach z mocno arcade'ową mechaniką. Kolejna gra to już nie nowość, ale niemniej warto o tym wspomnieć. Minecraft ląduje na kolejnej platformie. Najpierw premiera na PC-tach w 2011 roku, pół roku później wylądował na Xboxie 360, później na PlayStation 3, PlayStation Vita, na końcu na PlayStation 4 i Xboxie One. Teraz, konkretnie od 11 maja, w Minecrafta będą mogli zagrać wszyscy posiadacze Nintendo Switch. Nie powiem, opcja gry na Switchu wydaje się być całkiem wygodna. Batman i Superman ponownie zmierzą się w pojedynku i raz na zawsze ustalą, kto ma dłuższą pelerynę. Tym razem jednak, jak można wnioskować po wideozapowiedziach, będą musieli przerwać wspólne radosne chlastanie się po twarzach, by stawić czoło nowemu niemilcowi. Oczywiście jednemu, drugiemu i trzeciemu towarzyszy sitwa towarzyszy, których pozna każdy szanujący się fan komiksów o superbohaterach. A to wszystko już od 16 maja i zagrają w to użytkownicy konsol PlayStation 4 i Xboxa One. Do Injustice 2 jeszcze wrócimy. Kolejnym tytułem, w który zagramy jeszcze w maju, to The Surge od studia Deck 13. Mechanika gry przypomina nam takie tytuły jak Dark Souls, Bloodborne czy Lords of the Fallen, jednak tym, co odróżnia gry od tamtych, to klimat i umiejscowienie. Tamte gry miały miejsce w mrocznych światach wypełnionych bestiami rodem czy to z horrorów, czy to z książek fantasy. Tutaj natomiast będziemy walczyć z maszynami. Gra roku 2017 to raczej nie będzie, ale jest to zdecydowanie tytuł warty uwagi. Premiera 16 maja na PlayStation 4, Xbox One oraz PC-tach. Fani kosmicznych strategii gatunku 4X, czyli eksploracja, ekspansja, eksploatacja i eksterminacja, na pewno mają już w kalendarzu zaznaczoną datę 19 maja. Wtedy bowiem na PC-ty wydana zostanie ciekawie się zapowiadająca strategia turowa pod tytułem Endless Space 2. Jednym z największych atutów gry ma być duża swoboda w budowaniu statków dla swoich jednostek oraz losowo generowane duże pola gry, gdzie każda planeta posiada własne unikalne surowce i warunki. W piątek, 26, będzie miała premierę gra Piątek, 13. Pierwsze wrażenie może i nie jest najlepsze, ale chociażby oglądając fragmenty rozgrywki, można odnieść wrażenie, że gra ma swoje plusy i potrafi dostarczyć zarówno radochy, jak i dużej porcji strachu. Jeden gracz wciela się w rolę Jasona Voorheesa, reszta graczy musi przeżyć. Zasady proste, ale gra już taka nie jest. We Friday the 13th zagramy na PlayStation 4, Xbox One oraz na PC-cie. Na sam koniec polski akcent. Tego samego dnia co piątek 13 na sklepowych półkach wyląduje Get Even od polskiego studia The Farm 51.
Ma być to gra akcji z perspektywy pierwszej osoby, w której twórcy nieraz postarają się podnieść nam ciśnienie i poziom adrenaliny. Wcielamy się w postać Cole'a Blacka, który budzi się w szpitalu psychiatrycznym. Opuszczonym. I niewiele pamięta. A resztę opowie nam już sama gra, w którą zagramy na konsolach PlayStation 4, Xboxach One oraz PC-tach. Ponad dwie dekady po premierze pierwsza część Half-Life'a została, że tak powiem, odcenzurowana w Niemczech. Jak pamiętamy, Half-Life był dość brutalną grą, w której przemocy nie brakowało. Valve, aby dostać się na niemiecki rynek, musiało dość mocno zmienić klimat gry, zamieniając wszystkich ludzi w roboty. Zresztą z naszych przeciwników też jakimś cudem zamiast mięcha, przy poczęstowaniu na przykład granatem, rozbryzgiwały się metalowe części i śruby. Nie było krwi, a ciała znikały wręcz w absurdalny sposób. Można powiedzieć, że wreszcie niemieccy gracze mogą poznać, jaki był prawdziwy smak tej gry. W ich pamięci jednak chyba na zawsze pozostanie wysterylizowana wersja Half-Life'a. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Rocket League, to teraz ją macie. Do niedzieli, 7 maja, do godziny 21 możecie za darmo pobrać i w pełni cieszyć się tą oferującą masę frajdy grą. Wystarczy jedynie zalogować się na platformie Steam, odnaleźć grę w sklepie, pobrać ją i wypróbować, czy przypadnie Wam do gustu. Dodatkowo, jeśli się zdecydujecie na zakup, aktualnie trwa promocja i cena jest niższa o 30%. Studio Remedy, odpowiedzialne za chociażby Max Payne czy Quantum Break, oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad nową grą, której tytuł roboczy, póki co, nosi nazwę P7. Projekt musi być już ukończony w przynajmniej początkowej fazie, ponieważ studio chwali się, że spółka 505 Games wykupiła prawa do roboczego P7 i zainwestowała w tytuł niemal 8 milionów euro, a w przyszłości zajmie się też marketingiem. Póki co wiadomo jedynie tyle, że gra będzie działała na autorskim silniku Northlight, tym samym, na którym śmigało Quantum Break, i to, że tytuł, kiedy już będzie wydany, trafi na PC-ty, Xboxy oraz PlayStation. Troszeczkę brzydkiego PR-u narobiła sobie Bethesda, łamane na ZeniMax, tuż przed premierą Prey. Nie chodzi jednak o tytuł, który wydają, a o ufundowany na Kickstarterze tytuł Prey of the Gods. Wyraźnie inspirowany grą pod tytułem Shadow of Colossus. Otóż Bethesda ZeniMax wystosowała do twórców Prey of the Gods żądanie zmiany tytułu. Bethesda bowiem wydaje Prey i nie widzi im się, by No Matter Studios wydało grę pod tytułem Prey of the Gods. Czytamy o tym w newsletterze No Matter Studios. Ich gra nazywa się teraz nie Prey, a Pray of the Gods. Jak czytamy w komunikacie, No Matter Studios już od początku zastanawiało się, czy aby nie nadać swojej grze właśnie takiego tytułu, jednak obawiali się, że ludzie mogą mieć problem z wpisaniem takiej nazwy w wyszukiwarkach, więc zostali przy Prey. No Matter Studios pisze też, że faktycznie zastanawiało się, czy nie iść na szable z ZeniMaxem i Bethesdą, ale uznali, że po pierwsze nie chcą marnować środków zebranych za pośrednictwem Kickstartera na procesy sądowe, mądre zresztą podejście, a po drugie, jak sami uznali, procesy sądowe z branżowymi gigantami nie są czymś, co chciałaby robić trzyosobowa ekipa zapaleńców. Wstyd dla Bethesdy i ZeniMaxu, a my musimy przyzwyczaić się, że Prey of the Gods to nadal Prey of the Gods, tyle że ze śmiesznym znaczkiem. Zmiany, zmiany, zmiany w Overwatchu. No może jeszcze nie teraz, ale to, co się dzieje na serwerach testowych, pokazuje nam, co będzie nas czekało w ciągu kilkunastu dni na serwerach oficjalnych. Jak zwykle, kilka postaci dostanie delikatnego kopa, a kilka zostanie osłabionych. Hanzo będzie ładował strzały o 10% szybciej niż dotychczas. Obrażenia Orizy zostaną zmniejszone o 15%. Żniwiarz, wchodząc w postać zjawy, automatycznie przeładowuje strzelby. Zdruzgotanie Reinhardta będzie miało troszkę mniejsze pole działania, ale nie w długości czy szerokości, a w wysokości. Zmniejszone zostaną też obrażenia żołnierza. Jak zwykle pewnie sprawi to, że zmieni się ta tak zwana meta, czyli takie niby najlepiej dobrane postaci, ale jak zwykle nie będzie to miało żadnego znaczenia podczas gry rankingowej. Aby bawić się w metę, należy grać z takimi umiejętnościami jak najlepsi gracze. Pamiętajmy, to, że wybieramy nawet odpowiednie postaci, nie oznacza, że od razu wygramy. Trzeba jeszcze tymi postaciami umieć grać, a i tak zawsze znajdzie się ktoś, kto nas ogra. Przy okazji kilka dni temu Blizzard pochwalił się, że w Overwatcha gra już 30 milionów graczy.
Wreszcie, po wielu latach oczekiwań, będziemy mogli wcielić się w kolejnego z czterech jeźdźców apokalipsy w Darksiders. W części pierwszej mogliśmy wcielić się w potężnego wojnę, w części drugiej w o wiele bardziej wygadanego, niż by się mogło wydawać, śmierć. Gry te, choć bardzo dobre, to nie zawojowały rynku tak jak powinny, więc prace nad kolejną częścią zawsze były pod znakiem zapytania. A jednak, teraz THQ Nordic i Gunfire Games przedstawili nam w krótkim zwiastunie Darksiders 3. I tutaj wcielimy się w furię. I jest to zabieg całkiem zrozumiały, bo ciężko wyobrazić sobie grę, w której wcielamy się w głód. Z drugiej strony, kto powiedział, że czterech jeźdźców apokalipsy musi opierać się na ogólnie przyjętych kanonach? Na temat produkcji jest w zasadzie mało informacji, ale wszystkie są dobre. Po pierwsze, pracujące nad grą studio Gunfire Games to w zasadzie Vigil Games, które odpowiadało za poprzedniczki, więc nie musimy obawiać się żadnych drastycznych zmian w rozgrywce. No i czeka nas kolejna ciekawa historia, luźno opierająca się na biblijnych przekazach. Zadaniem Furii będzie odnalezienie i pokonanie siedmiu grzechów głównych, które uciekły ze swoich klatek i sieją spustoszenie na ziemi. Ja tam się już teraz nie mogę doczekać, a jeśli wy nie mieliście okazji zagrać w Darksiders ani Darksiders 2, jak najprędzej gońcie do sklepu po zremasterowane edycje. To naprawdę świetne gry. Wygląda na to, że co odcinek pojawia się informacja na temat Crash Bandicoot Insane Trilogy i nie inaczej jest tym razem. W zeszłym tygodniu mieliśmy porównanie jednego z poziomów w wersji zremasterowanej z oryginalnym. W tym tygodniu ukazało się kolejne porównanie, tym razem poziomu o nazwie Unbearable. I znowu, nie można zarzucić twórcom braku przywiązania do szczegółów. Praktycznie wszystko jest tu na swoim miejscu. Dodatkowo, na kanale IGN możemy zobaczyć kilkuminutowy gameplay z poziomu Sewer Later, na całe szczęście z minimalnym komentarzem. W połowie maja, a dokładnie 16, zacznie się drugi sezon For Honor. W związku z tym Ubisoft wprowadza do gry kilka nowości, a największymi z nich będzie dwójka nowych bohaterów. Najszybciej do nowych postaci dobiorą się oczywiście przedstawiciele przepustki sezonowej. Klasę, że tak powiem, lekką reprezentuje Shinobi, który wyróżnia się przede wszystkim zręcznością i szybkością. Jest też Centurion, tak jak uczyła nas pani na historii, człowiek czołg. Jest to oczywiście przedstawiciel klasy ciężkiej. Do premiery coraz bliżej, więc NetherRealm Studios zaprezentowało nam w minionym tygodniu trzech kolejnych bohaterów, którymi będziemy mogli sterować w Injustice 2. Pierwszym z nich jest, jak wynika przynajmniej z wideozapowiedzi, główny zły, Brainiac. Ja mam bardzo ograniczoną wiedzę na temat komiksów, ale chyba nie tylko mi, Brainiac mocno przypomina doktora Octopusa ze Spidermana. Kolejną postacią, którą będziemy mogli klepać przeciwników, to Darkseid. Potężna postać, którą dostaniemy, jeśli zamówimy grę przed premierą. Cóż, chyba nie tylko dla mnie, ta postać wydaje się być po prostu OP. Kolejnym z trojga złych, których przedstawiło nam NetherRealm, to postać, bez której nie obeszłaby się gra w uniwersum DC. Joker pokazuje nam, co potrafi, a i design tej postaci jest całkiem przyjemny. Nie sądzicie?
Powoli zaczyna pojawiać się coraz więcej materiałów na temat Alex od Piranha Bytes. W sieci pojawił się bowiem zwiastun prezentujący berserkerów. Ludzi, którzy całkowicie odrzucili dobra technologii i żyją niczym w średniowieczu, z tą różnicą, że potrafią także korzystać z magii. Data premiery nadal nieznana. We are the Brotherhood of Warriors and Magic. We are the Berserkers. Kolejnym zwiastunem, którym zostaliśmy w tym tygodniu uraczeni, jest zwiastun Neo, Dragon of the North, płatnego, kosztującego około 40 zł dodatku do tej niedawno wydanej gry. Dodatek ten premierę miał w minionym tygodniu i już można go pobrać na nasze konsole. Kolejny tydzień i Bethesda przedstawiła nam kolejną postać skórnika Quake Champions. Tym razem jest to wszystkim nam dobrze znany Ranger. Tak jest, ten, który został wysłany przez teleport, by zniszczyć tajemniczego wroga z innego wymiaru imieniem Shub-Niggurath w Quake 1. Sielanki zwanej emeryturą jednak nie poznał, bo wylądował na arenie Quake Champions. Jego zdolnością jest kula, która może go teleportować po całej arenie, oraz umiejętność pasywna Son of a Gun, która sprawia, że sam sobie zadaje o 20% mniejsze obrażenia niż inni. Wreszcie doczekaliśmy się nieco obszerniejszego materiału na temat Code Vein, tytułu, który od samego początku jest przedstawiany w dość nietypowy sposób, a który sporo czerpie z serii Dark Souls. Materiałem tym jest zwiastun, który nieco przedstawia nam postapokaliptyczny świat, w którym przyjdzie nam grać. Code Vein będzie nam dostarczać podobnych emocji co Dark Souls, Lords of the Fallen, Bloodborne czy nadchodzące The Surge. Trudne walki i niewybaczanie błędów. Co jednak odróżnia tę grę od tamtych tytułów, to fakt, że tutaj będziemy posiadać kompana. Kierować będziemy swego rodzaju wampirami, którzy, aby zachować swoje zdolności, muszą żywić się krwią. I więcej tak naprawdę nie wiadomo. Na samym początku wspominałem o tym, że w zasadzie w czasie, kiedy oglądacie gamingowy przegląd tygodnia, na sklepowych półkach leży już sobie cieplutki jeszcze Prey, który premierę miał dokładnie 5 maja. Z premierami wiadomo jak jest, często towarzyszą im premierowe zwiastuny, nie inaczej jest w tym przypadku. Co do samej gry, ocen jeszcze zbyt wielu nie ma, ale recenzenci chwalą grę przede wszystkim za to, jak płynnie chodzi, co jest niezwykle rzadkie w czasach Day One Patchy o rozmiarach kilku gigabajtów. Warning. This is a station-wide emergency. 5, 4, 3, 2, 1. We can fight the invasion. If I can't save us, I'm taking every last one of them with me. A na sam koniec Call of Duty World War II. Twórcy opublikowali film opowiadający o tym, dlaczego skuszono się na produkcję w tych klimatach oraz o tym, jak szczegółowa i zgodna z autentycznymi wydarzeniami ta gra ma być. Dowiadujemy się o historii, o procesie zbierania informacji oraz, oczywiście, jest troszkę marketingowej papki. We have the honor of making this year's Call of Duty called World War II. Our chance to tell the epic
gritty, visceral story of the world's greatest conflict. There is a genuine interest in producing a product that is historically authentic. Every part of this game has been researched and nuanced and studied and scanned and photographed. We really, really tried to get the respect and the details right of the game. This is about ordinary people doing extraordinary things. The brotherhood, the camaraderie, the guy next to me. That became the theme for our game. On a personal level, honoring the story was crucial for us, and it was something we really committed to. Our story weaves in and out of real historical events. We've gone to great pains to create those authentic battles. One of the biggest things we wanted to get across was a sense of camaraderie. The people you serve side by side with, you develop bonds with those people. Hopefully players will walk away from this story feeling like they really know these guys. Welcome to the Bloody First. And they care about them.